Ania i dobra. No, nawet smaruje nią swoją łysinę. No nie mogę, białej gorączki można dostać przez te zasrane wiewiury, nawet klocucha nie dadzą w spokoju oglądnąć. Czy ja dobrze słyszę, czy ktoś tutaj musi rozprawić się z zarazą? Tak, denerwują mnie te nowe reklamy z wiewiórkami od Media Expert, ale co pana to w ogóle obchodzi i skąd się pan wziął? Ukaż mi więc drogę do tej całej medii, a ja, Psiedźmin, rozprawię się z tymi skurwielami. Ach. Adres to Trzebnicka 4. Więc to tutaj. Kim ty jesteś? Jestem piesełem Karolem Strasburgerem. Dobrze, teraz pora na dowcip. Jakim samochodem jeżdżą mimy? Mimochodem. Witam szanownego pana Jana, czy mogę wiedzieć, gdzie spotkam te nikczemne wiewióry? Ach, chych, kolejny się znalazł. Te wiewórki to tylko reklama, w dodatku działająca, bo przez te wszystkie przeróbki coraz więcej. Słuchaj no, w życiu mam to, że twoje reklamy działają. Masz mi pokazać do nich drogę. Okej. Co się dzieje? Proszę, proszę, przyjmij mnie własne osobie, po co ci mam lecieć? Kto to powiedział? Ja, twoja obecność tutaj bardzo mnie rozłościła, wyjdziała na dzwonię na policję. Nigdy. Wasz gówniany zespół zakłóca spokój porządnych obywateli. Przyszedłem z tym skończyć. Tu i teraz. Na szczęście to już koniec odcinka, już się bałem, że naprawdę będę musiał się z nimi bić, a ja nie umiem się bić, smutna buźka.